przed nami i Tyś naszymi złamał nas zbrodniami. Niebiosa rose, spuszczajcie z góry sprawiedliwego, wylejcie chmury. O, spojrzyj, spojrzyj na lud twój zdenkany i ześlij tego, co ma być zesłany. Wypuść baranka, daj niech przybędzie z głazów pustyni, niech Panem będzie na górze córy. Syjonu się zjawi i po łzach tylu z jarzma nas wybawi. Niebiosa rose, spuszczajcie z góry sprawiedliwego, wylejcie chmury. Pociesz się ludu, pociesz twej niewoli, już się przybliża kres twojej niewoli. Czemuż się smucisz, bolejesz srodze? Nie bój się, nie bój, ja wyswobodzę. Tam jest Twym Panem, ja woli Twej sprawcą, ja Twoim świętym, ja Bogiem i Zbawcą. Niebiosa rose, spuszczajcie z góry sprawiedliwego, wylejcie chmury. Roztwórz się ziemią i złona twojego, wydaj nam, wydaj już Zbawcę naszego. Chciał usłyszeć to jutro o 7 na plasy, co proszę. Albo już to do Dominikanów. A to świadczy o te? Tak. Płacinie? O, to można... O! Super. Można 6 na 7. Na 7 jest bilet na spędzę. Na 7 to nie zależy na wykup. Nie, to im wcześniej, tym lepiej. O! Czy Dominikanie? Dominikanie górą. Adam Strup mówił, że ten, że nachodził na 5-15. Było 15 minut dziki. Potem się udało na dzwony przez 15 minut i o 6 byłam przy. Tak, w środę i w sobotę. O, tak? No, to no. Tylko razy mi się udało zebrać, to było teraz chodzę czwarty rok. I kilka razy mi się udało zebrać. No, to jutro 5:30. No, to co, idziemy? No. Na pewno rozumiemy. O, super. Jeszcze? Nie, nie, nie. Zaraz, tylko żebym się kupił, bo to będę tak. Dobra, to gdzie stole, tak? Czy jest? To jest tam. No, który, do końca korytarzem i tam w rogu. Ty w ogóle jesteś więcej niż ten pokoik? Gdzie jest?
który mam kubeczek wziąć? Ten Krzysztof. Tam dalej. Tylko ona jest jeszcze w tym remontu. Wow. O. Okej. Okay. A jest pytanie do przejścia? No. A to środka nie otwiera. Co? Od środka się nie otwiera. Jak ktoś wejdzie do toalety, to musi czekać następną osobę. Chcę dobrze. Się. Już tak wiele nie zostało. Znaczy nie musimy też wszystkich. Zazwyczaj nie śpiewaliśmy wszystkich skautów, ale... No może już te... Proszę? Nie no, zaśpiewamy jeszcze góra dwie pieśni. O! To chyba jeszcze. Ja bardzo bym chciał Twórcu Zacny dla siedzących, które jest tłumaczeniem takiego filmu. Ale nie wiadomo do końca. Przypisuje się go też tym, którzy żyli 1000 lat później. Także naprawdę nie wiadomo. Tak, i o tyle to zaśpiewamy. I jeszcze na koniec może zaśpiewamy Gwiazdo Morza, które jest tłumaczeniem Ave Maris. No jeszcze można po upadku człowieka grzesznego, to chyba opowiedzieliśmy. Chociaż tutaj właśnie po upadku człowieka grzesznego jest taki, ja przepisałem taką wersję z takiej księgi, która się nazywa Partenomelika. To jest wydana w 1613 roku, taka w Wilnie. Znaczy księga z pieśniami. I tutaj to jest właśnie tłumaczenie z, ja jedyne czego nie, jedyne co zmieniłem, to tutaj usunąłem takie fonetyczne. Usunąłem takie fonetyczne jakieś takie archaizmy, ale wszystkie, że tak powiem, semantyczne, te wyrazy zostały i na przykład można właśnie tutaj przeczytać. Tak, to właśnie to jest, mówię, 1613 rok, Partenomelika. W ogóle ta księga jest dostępna w internecie, są skany zrobione, z jakiejś tam biblioteki wielkopolskiej, to wszystko jest dostępne. Można sobie znaleźć. Albo na przykład piękny jest wers też w tej pieśni. Zawsze sobie ja sługą Matki Chrystusa, a nie matką. No bardzo piękna jest ta pieśń i właśnie ona jest w takiej oryginalnej, tej najstarszej wersji. No ale sobie ją podarujemy i zaśpiewamy właśnie może najpierw Twórcu Zacny Gwiazd Świecących. To za herezję. Najpierw grzech, potem...
zacnych gwiazd świecących, lecz na światłości wierzących. Chryste Zbawco człe, Chryste Zbawco człeka wszego. Usłysz prośby proszące. Twórco zacnych gwiazd świecących, wieczna światłości wierzących. Chryste Zbawco człeka wszego, usłysz prośby proszącego, co żałują zginącego, zgubą śmierci świata tego. Dałeś zdrowie schorzałemu, lekarstwo przeminionemu. Gdy świat skłaniał ku wieczoru, oblubieńczego pozoru, wyszedłeś, Panie, z łożnicy, żywota Matki Dziewicy. Twojej władzy, Twej możności, klęska ręka kolano wszechgłości. Niebo, ziemia, czem pełnione, skinieniu to porzucone. Ciebie prosimy usilnie, przyszły sędzio, prosimy pilnie. Doń w czasie od zdradliwego, czarta na mnie przyjaznego. Mała cześć, moc, wysławienie Ojcu, Synowi, także Duchowi Świętemu, na wieki Bogu jednemu. W wielu starych pieśniach jest, że ostatnia wskazówka jest właśnie wrzucenie się do Trójcy Świętej. Wiesz może, skąd się to wzięło? No, z wywiarza. I po prostu stamtąd. No, tak mi się wydaje, bo no, każda modlitwa wywiarzowa się kończy Gloria Patri, no? Tak, to myślę, że to jest po prostu. No bo dla, że tak powiem, dla ludu, dla wiernych. Było takie brewiarze. Tak, dokładnie. No, po pierwsze, tak jak wspomniałem, ten 150 to było tak zwane, był tak zwany psałtyż ubogich, czyli różaniec po prostu. 150 zdrowaś magią. Taki odpowiednik. A pieśni właśnie często zastępowały no modlitwę. Zresztą no, kto śpiewa dwa razy się modli, tak? Jak powiedział święty Augustyn. A to jest... dobrze śpiewa? Proszę? A nie kto dobrze śpiewa? To trzy razy. Tak. No właśnie. To musi słuchać fałszującego tęczyna. Właśnie, tak samo będzie tutaj w tej pieśni, którą już na koniec zaśpiewamy może. No to jak mówiłem, to jest tłumaczenie Ave Maris Stella,
czyli takiego hymnu na Nieszpory. No, że jesteśmy po Nieszporach, bo mówiłeś, ale właśnie też chyba hymn śpią na koniec. A kto to mówi? Gwiazdo Morza Głębokiego. A jest. Bardzo ładna śpiewa. Ja mam tutaj w ogóle. Mam się znacie skądś? Już tam gdzieś tego? Znaczy, nie, my się pierwszy raz widzieliśmy. Ale ja się spałem z nas. Tak? Z podstawówki? Ale skąd? No z klasy. Ale z tam od sióstr? Tak, tak. Tak? A Paweł jak to? Paweł Leszczak. To jest Paweł? Tak. Leszczak. To jest Paweł. Aha, kurczę, jedź. Chodziłaś do Sylwianek, tak? Tak, tak, przez brata pode mną. A, no. Tak, przez Antkę zobaczyłem, co się dzieje i trafiłem. A teraz co robisz? Studia. Będzie? Katowice? Tak. A macie kontakt jeszcze z kimś tam, z postępu? Najbardziej to z moją kuzynią. Też go ostatnio widziałem. Tak? Takie fajne nutki. Z różnym głosem. Ale fajnie. Fajne spotkanie. U mnie sprawa z drugim głosem jest skomplikowana i kolej teraz nie poruszę, bo to była historia. Musimy jakoś mijać na korytarze. Ale jest... No ja jestem na ISIM-ie. To jest matematyka i matematyka. Czyli on robi od letnich jakby. To nie wiem jak to jest zorganizowane, bo ma te kursy generalne. W takim razie znasz Grześka Kieseckiego? Pewnie, że tak. Ja go znam z roweru. Tak? Pewnie znasz Olczyka też, Piotrka, no nie? No. Znaczy on jest w Warszawie na studiach, ale my byliśmy w liceum w klasie. Świat jest bardzo mały. To świat jest bardzo mały. Gwiazdo morza głębokiego, Matko Boga najwyższego.
Będziemy czysty, byśmy nie. Kilka rzeczy. Po pierwsze taki koncert właśnie Adama Struga i Ani Wody. Po drugie taką stronę śpiewnikkatolicy.net. Tam jest po prostu, to jest skarbnica tekstów. No, ja właśnie bardzo dużo czasu mi zajęło wybór tych kartek z tych pieśni. Tam napisać jeszcze co najmniej trzecie. I to tam są pieśni na wszystkie możliwe okresy, wszystkie do każdego świętego, wszystkie warianty tych pieśni, naprawdę to jest taka baza, tak powiem, pieśni tradycyjnych.